Okej. Okay. No widzowie, ogólnie jesteśmy na razie bez katana FR, bo siedział w pokoju. Dlatego zrobię sobie coś, żeby wylądować pod wyciągiem małym. Dobrze, już jesteśmy z kazanem freeride, idziemy sobie do góry, pojedziemy sobie dehaluxa, nie? No. Potem pojeździmy jakieś dehatorpedy i inne takie traski. No. Także na razie. Wow. Z bomby jadę całego dehaluxa, widzowie. Jaki czas celujesz? Zobaczymy, ale jakby nie przygotowuję się na nic super. To jest taki pierwszy zjazd tutaj z góry teraz, bardziej rozgrzewkowo. Czuję się dzisiaj, nie? I... Remonta, nie? Pogoda jest pazerna. Patrzcie widzowie, to jest protip, nie? Jak macie rękawiczki. Odważacie sobie to. Ten. Wszystko postawić. Protip dla naszej konkurencji YouTube'owej. Dokładnie tak. Kieszenie zapięte. Możemy jechać. Dobra, znowu lecimy wtyką, żeby dojechać do dużego wyciągu. Ostatnio dobiłem taki case. Jo. Lecimy sobie właśnie zaraz dehatorpedę. Tam jest kazan freeride. Tu jest Stachu i Dawid. Tu lecimy za chwilę z kazanem. Będziemy robić stopy na niektórych segmentach. Dobra. Lecimy dehatorpedę. No tam masz w lewo. Od razu jak zjedziesz to w lewo obok tych leżaków. Dobra, czek, czy są zapięte kieszenie? Są zapięte. Zawsze się tego boję, tylko zawsze to sprawdzam. Ach, te luźne kamienie, nie? Tak mnie irytuje to. Kolejna ci ściankę. Yo. Tam jest, trzeba mi. Mm.
No, leć! Ło! Yo! Pazernie, lecimy dalej. Nikt nie jedzie? Chyba nikt. Ło! Dzieje pasażer na gapę. Będę tu się troszkę ześlizgnął, jak jeszcze nie było tej siatki jakby. O, to zmienili. Okej, let's go, lecimy wtyczkę. Chcemy to po to, żeby polecieć na duży wyciąg. Brat tego pana zaliczył grebę na Dehaluxie w tym miejscu. Może jest tego nagrania, czy nie? Nie nagrywałem tego. Wiesz co? Może spróbujemy coś innego niż tego Gargamela. Będziemy musieli podjeżdżać do niego. Ej, Gargamela. Freerida polecimy. A freerida się zaczyna. A no po Dehaluxie, dobra. A wiesz, gdzie się zjeżdża? No tam jest odbicie. Po dwóch hopach, nie? W prawo. Tych dwóch, ale tam nie, tej trzeciej nie leci się wtedy, nie? Nie, od razu po dwóch. Jak masz trzecią, to na równo z tą linią, po prawej masz zjazd, nie? Czek, czy zapięte kieszenie? Zapięte, dobrze, to lecimy. Lecimy sobie Dehalux. Lux. Dehalux. Nie wiem, czy to słyszeliście. Może słyszeliście, ale raczej nie widzieliście. Kamień taki w miarę duży mi się odbił i palnął mi pedał i w stopę. Tak, kicks day i tak dalej. Ja wam jeszcze powiem na szybko, że moje łożyska z przodu, stery w sensie, rip, nawalałem jak porąbane. Pewnie tam coś pękło, aczkolwiek zmienię je, jak już wrócę do piły. Zamówię jakieś nowe, je tam wsadzę. Przechodnie.
Ogólnie lekko skejsowałem pierwszą. W sumie to był pierwszy od pierwszej tej hopy. Pierwsza są lecę. Leciałem, także i tak zaliczam go na w miarę okej. A i tak, tak naprawdę leciałem go z bomby, bo nie miałem zamiaru teraz go lecieć. W ogóle strasznie nie znam tej trasy i co to się zaraz wydarzy. Czykolwiek no. Jakiś taki mini drop. Aha, to się chyba tam jedzie w prawo. A to się zjeżdża potem, dobra. Cześć Kazan, coś ci muszę powiedzieć. Ale zrobiłem coś, czego się nie spodziewałeś pewnie, że teraz to zrobię. Pierwszą poleciałem. Lekki kejsik, ale... Ale jak już drugą, jak już pierwszą polecisz, to na drugą jest taka prędkość, że... Ja musiałem skończyć. No mogłem lecieć, ale zastrałem, bo mogłem lecieć. Bo teraz nie skejsowałem, nie? Ale tak... Ja takiego lekkiego kejsa walnąłem, nie? Ale tak, tu tak naprawdę... Bo ja widziałem, że ty jeszcze dałeś korby, nie? Ja już nie dałem. No, ale tak, wiesz, ja już tak zaryzykowałem, bo dotknąłem pedałem dosłownie kamienia, nie? No, ale... Ja naprawdę to poleciałem, bo znałem wreszcie napęd, bo ja zawsze jechałem tak do dupy, że nie miałem prędkości, a teraz pojechałem za tobą i złapałem tą prędkość. Bo tam trzeba dobrze wjechać w ten. No tylko trzeba tam... Trzeba wjechać na prawo i później jest prawa jakby ściąć ten. No wiem. Ja przeknąłem, ale piszcie się walnąłem tutaj. Centralnie, nie? No. Dobra, dobra. Idziemy tego freerida dalej. Tak, gdzie on? Ty wiesz w ogóle gdzie to jest? No tu jedziemy na... Tak, w sumie. Dartmoor. Ło! Tam jakbym wylądował z lewej, to by nie było fajnie. Aczkolwiek no, nie wylądowałem, także najważniejsze, jakiś dropin. Ło! Dobra. Noga spadła. Ogólnie chyba lecę tą trasę drugi raz w życiu. Bo chyba już raz leciałem. W ogóle chyba jest z tego tam rolka, czy tam short, nie wiem. I lecie? Zobaczycie. No ja to widzę, nie? Cały czas to spada i cały czas ten łańcuch. Ej, zobacz, to wygląda trochę. Czekaj, weź to tak. Weź to jeszcze daj, weź tą stronę. Lekko. Stój. Patrzcie, widzicie? Tutaj jest ten jeden ząbek. Ten jeden ząbek. Wiecie co, ja nie wiem, co ja będę musiał z tym zrobić. W sensie, bo to się robi ok z powrotem. Przekos łańcucha jakoś się dziwnie stoi. Z tyłu zobaczmy, może jest krzywo. Jest krzywo, ale co dokładnie, chyba przerzutka cała do wywalenia będzie. Tak mi się wydaje, bo ostatnio na nią glebę miałem już jakieś małe problemy, ale jakoś sobie poradzimy jeszcze ten wyjazd. No i tak będzie do wyrzucenia i tak tam wywalone, nie? Także rower będzie do całej przebudowy po tym wyjeździe naszym w góry. Trudno trochę kasy wywalę i nie wiem. Dobra, kończymy nasze vlogi z Czarnej Góry. Ogólnie to jest koniec trzeciego dnia i będziemy jeździć. Tego żegnam się z wami i nara.